Łucja napisała taki fajny wiersz w zeszłym roku, kiedy, pamiętacie, pojawiło się mnóstwo aniołów we wszystkich oknach na rynku, prawda? No, nie byłem dzisiaj na rynku, nie wiem, czy anioły są, a wiersz masz? Przykro mi, ale aniołów nie ma, ale wiersz jest. Jest. No to... No, nie można mieć wszystkiego, mów wiersz. I o to właśnie chodzi, właśnie. A więc niestety, nie ma śniegu, nie ma mrozu, a w ratuszu puste okna. Brak aniołów tych niebieskich, uskrzydzonych, lecz na szczęście pozostały dwa w kościele, na ołtarzu i ten jeden nad apteką jeszcze. Już choinkę ustroił białym puchem i lametą, rozświetliły ją gwiazdami. Jest przytulnie i świątecznie. Pan Robiński chciałby bajki. Lecz niestety, brak dziewczynki z zapałkami. Nie ma też królowej śniegu. Nie przyjedzie. Jak wspaniale Greta z Kajem grają w skrable. Rozsyłają SMS-y i e-maile, że to słońce roztopiło z lodu serce i już bajki mają w nosie. Ale jest choinka, jest Mikołaj, jest jasełka, były dzieci. Są anioły, więc obudzą dzwony, chóry i zanudzą razem z nami, że w tej wielkiej, nocnej ciszy cud się stanie nad cudami. W tym programie rozrywkowym jest zawsze było śpiewane, musi być mówione. Było mówione, to będzie śpiewane. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc gwiazdości, promieniste kroki, aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Odkupicie, glory.